przed chwilą z tej pięknej oto komody, która stanowi główną dekorację tego pomieszczenia biurowego, ściągałem dużą kartkę i prawie rozcięłem sobie nią oko. Takie mam wrażenie nadal, jakbym jeszcze jakoś tak mi delikatnie ten, czego się dla was nie robi, moi kochani, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie, co potrzebujesz, żeby w Niemczech wynająć mieszkanie. Zaczynamy! Hej, witam serdecznie, jestem Krystian Malej, The Kancelaria, a to jest seria The Navigator. Czym się zajmuję? Pokusy dla nowych osób. Wspieram polskie rodziny, Polaków, przedsiębiorców w Niemczech pod kątem finansów, ubezpieczeń i podatków. Wielu z was o to pyta, co potrzebuję? Albo zgłasza się trochę jak małe dziecko we mgle, a napiszę o jakieś mieszkanie i dostaję tuf, 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 tuf i to wszystko dostarczyć. Ale co? Po co? Częściowo w ogóle nie wiesz, o co nawet chodzi z tymi rzeczami. Ale bez tego ani dusz, nikt z tobą słowa nie zamieni, a ty myślałeś, że sobie obejrzysz jedno, drugie, trzecie mieszkanie. Wiem, że to wygląda z czasem jak casting, ale takie są realia. Najpierw chciałbym wam uświadomić, że będzie się trochę różniło od osób prywatnych, a takich typowych maklerów i jakichś spółdzielni. Tam to będzie mega zautomatyzowane. Każdy punkt, bach, 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 musisz dostarczyć. Osoby prywatnej może troszkę więcej przestrzeni, takie osobiste poznanie będzie. Natomiast podstawowo, pierwsze pytanie, jakie sobie musisz zadać, to jest dochód. Musisz udowodnić swój dochód. To się w Niemczech teraz, powiedzmy, dzieli na dwa podpunkty. Z jednej strony albo pracujesz na etacie, na umowie o pracę, albo prowadzisz własną działalność. Jeżeli pracujesz na umowie o pracę, potrzebny jest jeden albo trzy ostatnie, tak zwane Gehaltsabrechnungi. A czym jest Gehaltsabrechnung? To jest z pracy i dowiesz się o tym w tym odcinku. Jak masz firmę, no to teraz pytanie, jak długo ją masz, jak masz już tam, powiedzmy, 2-3 lata, to już Steuerbescheid tak zwany, czyli rozliczenie z Urzędu Skarbowego z zaświadczeniem lub BWA, czyli takie zestawienie kosztów, przychodów i dochodów. Najczęściej właśnie chętnie z pieczątką od tak zwanego Steuerberatera, czyli doradcy podatkowego, taki właściciel będzie chciał, potrzebował od Ciebie. No i drugie pytanie to jest, czy Tobie można, kurczę, zaufać. Można Ci powierzyć, czy będziesz płacił czynsz, czy nie zrujnujesz tego mieszkania i nie uciekniesz za miesiąc. Dwa punkty. Jednym punktem jest tak zwany wyciąg z szufy. Czym jest szufa natomiast? Dowiesz się też w tym odcinku, o tym już robiłem kiedyś. Jeden z pierwszych odcinków. I tam jest, co to jest, na jakiej stronie możesz to pobrać, co tam, kto tam widnieje i tak dalej. Jest trochę połączone z kontem w banku niemieckim, bo jeżeli takiego konta nie masz, też słyszałem, że są banki, które nie prowadzą w ogóle rejestru w szufie. Ale jeżeli nie masz konta banku, to ta szufa będzie na zero. Tam nie będzie ani pozytywnie, ani negatywnie. Jak ktoś jakieś konto w banku ma, telefon na przykład na abonament i tak dalej, to już jakieś tam informacje na temat punktualności jego płatności są i wtedy w takiej szufie to wygląda trochę korzystniej. Potem mamy takie coś jak bardzo proste niemieckie słowo. Mieter Selbstauskunft. To znaczy, to jest Selbstauskunft, czyli taka samodzielna informacja o tobie. Czyli teraz na czym to polega? Właśnie najczęściej spotkasz to w jakichś spółdzielniach, maklerów jakichś, którzy takie mieszkania wtedy oferują. To mają taki formularz z Twoimi informacjami, który masz pełnić sam. Czyli gdzie jesteś, kim, imię, nazwisko, gdzie teraz mieszkasz, jaką pracę wykonujesz, kim masz dochód, czy jesteś sam z rodziną, czy na firmie, czy nie, czy dzieci, tak, ile zwierzęta itd., itd. To się nazywa tak zwany Selbstauskunft. No i a że Miete, no to jest najemca, czyli taki własne zeznanie takiego informacji na temat Ciebie, czyli potencjalnego przyszłego najemcy. No i jak widzisz, bardzo wygodnie, elegancko w fotelu, potem sobie siedząc, ktoś to przegląda i najczęściej wybiera. Pisma i wnioski po niemiecku załatwisz nareszcie sama. Między innymi w ofercie Kindergeld, Kundigung lub wypowiedzenie, list motywacyjny lub CV, wizyta w urzędzie, indywidualne pismo i wiele, wiele więcej. Wnioski.de. Teraz przejdziemy, trochę zobaczymy, to jest trochę może być oczywiste, częściowo będzie oczywiste, częściowo nie, no bo że potrzebujesz pieniądze na czynsz, oczywiste. Że potrzebujesz pieniądze na kaucję, może już jest oczywiste, ale może nie do końca. Ale w jakiej wysokości jest ta kaucja? Rozróżniamy między kalt i wart, mite. Czyli między zimnym a ciepłym czynszem, jak to ładnie się w polski język wplątuje, czyli między taką, powiedzmy, czynszem netto brutto, można powiedzieć. I teraz tak, kalt, czyli netto, czyli ten czynsz podstawowy, to jest sam czynsz. To jest to, co wędruje bezpośrednio do właściciela. Załóżmy sobie, że czynsz wynosi 1000 euro. No i z tego 700 euro masz informację w umowie, w ogłoszeniu, że to jest kaltmiete.
Czyli to jest bezpośrednio sam czynsz za wynajem. No i teraz mamy tą różnicę w wysokości 300 euro. No i teraz mamy różne opcje. W tym przypadku to 300 euro jest na tak zwany Nebenkosten, czyli na koszta poboczne jak prąd z reguły nie. Natomiast zależy, może być model, że w jakimś tam wielorodzinnym domku coś tam prąd jest już zameldowany, nie ma osobnego licznika, albo przy na przykład zajmowaniu jakiegoś biura, salonu, cokolwiek, też tak może być. Ale ogólnie prąd z reguły meldujesz sam, to jest też normalne, że w tym jeszcze nie ma prądu. Ale ogrzewanie, woda, mogą być śmieci na przykład, jak jest jakiś ogrodnik za utrzymywanie tego ogrodu, za mycie klatki itd., itd., czyli wszystkie koszta poboczne. No i co chcę przez to powiedzieć? Po pierwsze, pierwsza dla Ciebie informacja jest taka, że kaucja normalnie w Niemczech wynosi najczęściej Dreikaltmieten, czyli trzy czynsze. Czemu trzy czynsze? Najczęściej też masz 3-miesięczny okres wypowiedzenia takiego mieszkania. Także czemu o tym mówię? No bo to może się okazać dla wielu dużą kwotą, a poza tym pamiętaj, że pierwszego miesiąca no też musisz opłacić sam czynsz. Czyli mamy w takim pierwszym miesiącu przy czynszu 1000 euro trzy zimne czynsze, czyli 700, 700, 700, czyli 2100 euro za samą kaucję plus 1000 euro za aktualny bieżący czynsz. Czyli 3100 euro musisz tak o na dzień dobry położyć na stół lub przejść na konto banku. Dlaczego o tym mówię? Żebyście mieli świadomość, bo to jest, o okej, okay, zapłacę, no super, fajnie, tu za pomoc zapłacę pani, tu panu, tu ten, tu coś, meble, to tamto, remont jeszcze czasami, tak, nie i tak dalej. Uff, no to robi się trochę dużo, no i do tego jeszcze czynsz, kaucja i tak dalej. Często się okazuje, kurczę, że mogę ten czynsz zapłacić na raty. Może się będziemy mogli dogadać z właścicielem, może nie. Takie opcje istnieją. Istnieje też takie ubezpieczenie jak Mietkaution Bürgschaft, czyli coś takiego, że w sumie zamiast płacenia tej kaucji, płacisz sobie tam jakąś miesięczną składkę. Ty dajesz ubezpieczalnie informację, jaka kwota to musi być ubezpieczalnia lub bank, jaka kwota to musi być, to jest jako kaucja. No i ci mówią, no dobra, tam sobie pan płaci, nie, 10, 15, 20 euro miesięcznie na przykład, ale w razie czego, w razie wyprowadzki, w razie potrzeby, to bank świadczy, czy ubezpieczalnia świadczy temu właścicielowi, że te pieniądze mu do dyspozycji daje, no i ty nie musisz płacić i tak dalej, nie ma trochę tego zamieszania. Jest trochę tańsza z pozoru opcja. Z pozoru, no bo wiadomo, że są z tym pewne koszta, a to jak nic nie popsujesz w takim mieszkaniu, wszystko będzie dobrze, no to kaucję całą z powrotem swoją otrzymasz. No a przy takim ubezpieczeniu wiadomo, że część będzie szło na koszta. My tego natomiast w ofercie, jak dobrze wiem, nie mamy. To jest w ogóle bardzo rzadko pytane, to bardziej mówię jako ciekawostkę. Ale zdarzyło mi się, że właściciele żądali tego, prosili właśnie, żeby to właśnie przedstawić podczas wynajmowania mieszkania zamiast kaucji. Może nie chce im się przelewać pieniędzy tutaj z powrotem, zwracać, oddawać i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie zależało im na tym, żeby to najemca miał to ubezpieczenie, przedstawił taką umowę zamiast wpłacania kaucji. Co jeszcze dodatkowo? Coś, co natomiast my już oferujemy, oferując ubezpieczenia dla Was, dla Polaków w Niemczech też przede wszystkim, to moi drodzy jest ubezpieczenie mieszkania. Privathaftpflichtversicherung na przykład. Co to jest? Dowiesz się o tym tutaj. Często właściwie tego nawet wymaga. Dlaczego? Bo na przykład spadnie coś na podłogę, nie wiem, żelazko i koniec. Kuchenka na przykład jest w kuchni szklana. Spadnie Ci garnek, szklanka, cokolwiek, pęknięcie. No i problem. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego czasami właściciel w umowie też zaznacza, że masz mu w momencie wprowadzania się przedstawić też polisę takiego ubezpieczenia. Tylko tak naprawdę, czy to właściciel powinien decydować o tym, czy coś takiego potrzebujesz? No nie, bo ja Ci już mówię, że potrzebujesz. Dlatego, że jeżeli nawet właściciel o tym nie pomyśli, nie ma tego na uwadze, to potem, jak ta sytuacja faktycznie będzie miała miejsce, to są moi kochani składki rzędu 80 a 100 euro na rok, 120, 130, takie już mega premium przy całej rodzinie, to wtedy każdy też, czy w mieszkaniu, czy poza mieszkaniem, jest od takich szkód, które by komuś wyrządził cywilnych, ubezpieczony. Czy dziecko z rowerem na przykład idzie na ulicy, zahaczy komuś samochód, przerysuje, szkoda na, nie wiem, jeżeli się przeciągnie przez kilka elementów na 3-4 tysiące euro na przykład, zależy od auta, może na 10, co wtedy? No właśnie, wtedy takie tam małe ubezpieczonko ze składką, jak mówię, między 80 a 130 euro max Ci tyłek uratuje w takiej sytuacji. Moi kochani Polacy w Niemczech, w tym odcinku to wszystko. Dziękuję Wam jeszcze raz za możliwość, że mogliśmy się spotkać. Zostaw subskrypcję, kciuka do góry, ponieważ cieszę się, jeżeli ten kanał rośnie, Was jest coraz więcej. I do następnego razu, trzymajcie się, Krystian Maryjny, Kancelaria. Hej!